W tym nagraniu zapoznamy się szczegółowo z panelem jasność i kontrast, także może otwórzmy sobie przygotowane przeze mnie zdjęcie, czyli plik otwórz i wybierzmy sobie 73 samochody.jpg otwórz. Przygotowałem specjalnie takie zdjęcie, które jest tym troszkę może ciemniejsze niż powinno być oraz tego kontrastu nie ma tutaj za dużo. Także postaramy się to naprawić w bardzo prosty sposób, ponieważ panel jasność i kontrast to chyba jeden z najprostszych paneli, no może poza nasyceniem. Także wejdźmy sobie tutaj w zakładkę kolory, no i wybierzmy sobie może jasność i kontrast. Przesunę sobie to okienko, żeby wszystko było dobrze widoczne. No i... Nie mamy tutaj jakby skomplikowanych ustawień. Mamy suwak jasności oraz kontrastu, który możemy sobie przesuwać w lewo i w prawo. I w zależności od tego, w jaką stronę przesuniemy, tak nasze zdjęcie będzie się zachowywać. Czyli mogę sobie je przyciemnić, mogę je sobie rozjaśnić. Tak samo mogę odjąć troszkę kontrastu z obrazu oraz mogę go drastycznie dodać. Także my, może, sobie dodamy jasności około może. 10, zobaczymy jak to będzie wyglądać oraz zwiększymy sobie troszkę kontrast, żeby czarny był taki mocno czarny, a biały był biały, czyli jasność około 10, a kontrast około plus 40, myślę, że powinno być ok. Oczywiście mamy też tu podgląd na żywo, podzielony widok, ja sobie to wcisnę, no i możemy zobaczyć jak te zmiany wyglądają, no obraz jest o wiele lepszy po zmianach, także zaakceptujemy to sobie. Dobrze to wygląda, OK. Można też to zrobić y, automatyczną opcją. Jest ona bardzo szybka, natomiast jest ona troszkę mniej profesjonalna i nie mamy takiej kontroli, bo wszystko jest automatyczne, ale w niektórych by, sytuacjach może się przydać. Także ja sobie cofnę zmiany. Ctrl Z, mamy z powrotem nasze słabo skontrastowane zdjęcie. No i wejdźmy sobie w kolory, wybierzmy sobie automatycznie i wybierzmy sobie zrównej. Tutaj program nam podpowiada, że automatycznie powiększa kontrast. No, i jak widać, wszystko zostało ulepszone. Według mnie ten nasz efekt był lepszy, który sobie zrobiliśmy suwakami. Natomiast ten też wcale nie jest zły. Jego dużą zaletą jest to, że był o wiele szybszy w wykonaniu. Też ciekawą opcją, jeżeli chodzi o zabawę z kontrastem jasnością, wejdźmy sobie w kolory, jest na przykład nowo dodana funkcja, czyli cień i podświetlenie. Możemy tutaj wykonać korektę cieni i podświetleń. Przesunę to sobie w lewo. No, i tutaj na przykład przesuwając sobie zakładkę cień, nie wiem czy to dobrze widać, tutaj na przykład po bokach albo tu na dole przy samochodzie, ten cień się modyfikuje. Czyli przesuwając sobie w lewo cień, mamy te cienie bardziej ciemne. Jeżeli przesuwamy sobie w prawo, no to automatycznie je rozjaśniamy. Bo jak widać tutaj pod samochodami też to się rozjaśniło. Może bym w sumie chciał uzyskać taki efekt, że ten cień nie będzie taki ostry. Można też sobie dostosować kolor tego cienia. Czyli jak widać, jeżeli sobie zrobimy całkiem w lewo, no to jest on taki tutaj szarawy, a jeżeli zrobimy sobie całkiem w prawo, to jest on troszkę bardziej nasycony. Te światła to wszystko lepiej wygląda. Także tutaj dałem sobie na 100, a tutaj ustawiłem sobie też dość dużą wartość. Tak samo można zrobić z podświetleniem, czyli zwiększając, podświetlamy sobie, aż nam się tutaj prześwietla ten obraz, czyli ja sobie to zmniejszę, żeby o właśnie, zmniejszyłem prześwietlenia. Dzięki temu uzyskaliśmy już dosyć fajny efekt. No i może teraz sobie zwiększę jeszcze kolor tego podświetlenia, żeby nie był on taki czarno-biały. Tu akurat tego może aż nie widać. No widać na lampach. Można sobie zobaczyć, jeżeli damy całkiem w lewo, no to ten kolor nie jest tak nasycony, a jest jeżeli damy sobie w prawo, to te światła są bardziej nasycone. Także myślę, że jest to też bardzo fajna opcja. Także to by było tyle, jeżeli chodzi o cień i podświetlenie. W ostatniej tabeli mamy wspólne punkty, czyli możemy sobie. Określić efekt już całego obrazu. Myślę, że tutaj nie będę nic raczej grzebał, wygląda to dobrze. Tutaj po prostu należy się tym pobawić. Może takie ustawienia, czyli troszkę mniejszy promień, żeby ten cały efekt był taki delikatniejszy. Myślę, że jest ok. Także kliknijmy sobie ok, zaakceptujmy zmiany. No i uzyskaliśmy bardzo fajny efekt dzięki temu panelowi, dzięki tej opcji cień i podświetlenie. Jest to bardzo fajna nowa właśnie opcja dodana do Gimpa. Na koniec, jeżeli chodzi o zabawę jasności i kontrastu, oczywiście oprócz narzędzia krzywe, które poznamy w późniejszym nagraniu, jest też narzędzie ekspozycja. Możemy tutaj po prostu zwiększyć sobie ekspozycję, czyli w skrócie mówiąc jasność naszego obrazu oraz dostosować go w taki sposób, że możemy zmodyfikować ile ma być czerni w tej naszej ekspozycji. Jest to ogólnie narzędzie, z którego korzysta się rzadko, przynajmniej ja korzystam rzadko, ale fajnie, że też jest taka funkcjonalność dodana. Także kliknijmy sobie, może, anuluj, nie chcę prowadzić za bardzo tutaj zmian. No i uzyskaliśmy sobie bardzo fajny efekt. Zwiększyliśmy troszkę kontrast oraz jasność, oraz pobawiliśmy się narzędziem do cieni i podświetleń. Także myślę, że teraz modyfikacja jasności i kontrastu nie będzie stanowić żadnego problemu.